Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku QXL. Przed nami następne dwa spotkania. Dzisiaj trochę krótszy odcinek wyszedł. Dlaczego? Dowiecie się już za chwilę. To skład naszego rywala numer 1. Jest to pierwszy mecz w piątej lidze. Gdyby ktoś pytał, bo pisaliście już komentarze, która to jest liga, nie pokazałem wam, nie powiedziałem. Ostatnio awansowaliśmy do ligi piątej i to jest właśnie pierwsze spotkanie. Widzieliście, ma Hazarda na lewej stronie, więc będę musiał uważać na tego zawodnika. No ale mam nadzieję, że dam sobie radę. Tu dobra sytuacja na początku meczu i tu po tym rzucie rożnym Benteke zbagowany. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to cofnijcie sobie. Strzela bramkę na 1-0 w trzeciej minucie. Mamy szybko objęte prowadzenie. No i zobaczmy, co dzieje się dalej. Benteke, dobre podanie na Aguero. Sergio Kun Aguero, 17 minuta, czy będzie 2-0? Tak jest! Aguero! O to chodzi. Powiem wam, że to jest jeden z moich ulubionych napastników, jeśli chodzi o BPL. No kurczę, jest naprawdę super. Pewnie widzieliście, jak grał w drugim sezonie obsesji, tym drugim nieszczęsnym sezonie obsesji. No ale cóż, a tu zobaczcie, 25 minuta i co za bramka. Co to było? What the fuck? Po tym czymś, po tym bugu od EA oczywiście, nasz rywal postanowił, że jednak podziękuje i nie będzie grał w tym spotkaniu. Także bardzo szybko zakończony mecz, 3-0. No właśnie dlatego mówiłem, że ten odcinek będzie trochę krótszy, bo nic tu się nie działo. I tak jak pisaliście, postanowiłem kupić sobie bramkarza. Mam 15 tysięcy, więc myślę, że kogoś do tej kwoty wyłapię. No zobaczmy, jak nam szczęście dopisze. Tak jak wiecie, mogę sobie wybrać po wygranym meczu, więc wybrałem oczywiście Courtois, który tutaj był po 10 tysięcy aż. Nie wiem, dlaczego jego cena tak wzrosła, może dlatego, że już nie ma go w paczkach i teraz jest do trafienia jedynie Courtois z Chelsea. Dlatego kupiłem go za 7900, trochę taniej go znalazłem niż tam było na kup teraz. Wiecie, jakie są zasady, więc gramy drugie spotkanie. 7000 zostało na moim koncie. No a pamiętajcie, że muszę jeszcze pamiętać o kondycji, o kontraktach i tak dalej, więc też nie mogę zbytnio sobie pozwolić na jakiś transfer duży. A tu zobaczmy kolejne spotkanie. Suarez i Jovetic na ataku. Dobry skład, za nimi Rooney, na skrzydłach Walcott i Willian. Defensywny Matic, zresztą nie muszę wszystkich wymieniać i tak wiecie, kto tam był. Zobaczmy początek tego meczu. Wayne Rooney, 7 minuta i przegrywam 1-0. Cholera. No cóż, niestety, niezbyt dobrze to się zaczyna. Wayne Rooney, sami wiecie, na ofensywnym pomocniku, przynajmniej u mnie, był niesamowity. Dużo lepiej mi się nim grało na tej pozycji niż na napastniku i tu się to potwierdza. Kolejna bramka, tym razem kto to trafił? Czy to był... Kto trafił tą bramkę? Nie wiem, czy to nie był Matic albo Jovetic. Mniejsza z tym. W 30 minucie mamy rzut wolny, Vidic faulował, żółta kartka też dla niego, myślałem, że będzie rzut karny, no ale tuż na linii pola karnego. No i zobaczmy, czy to będzie bramka, spróbuję wysunąć jak zawsze i uderzyć, tylko zapomniałem o jednym, zawsze trzeba przyjąć, pamiętajcie o tym, musicie przyjąć piłkę, bo inaczej uderzy wam tak delikatnie, że to jest po prostu parodia, także huknął niesamowicie, a tu już kolejna popisowa akcja Aguero, w 39 minucie i mamy 2-1. Niesamowicie to zrobił Sergio Kun Aguero, świetna szybkość, do końca poszedł za piłką, przyjął bardzo fajnie sobie z wysunięciem od razu na bok, no i do pustej siatki, pod pustej bramki potem w zasadzie, chociaż nie wiem, czy tam jeszcze, nie wiem, sami powiedzcie, czy to była pusta bramka, czy raczej nie. Tu mamy już sytuację na 2-2, Benteke klasycznie z główki po wrzutce i doprowadziłem do remisu, to mnie cieszy, wróciłem z dalekiej podróży z 2-0 na 2-2. Czy możliwy jest ten comeback? No zobaczymy, Lukas, zobaczmy co zrobił Lukas. Zejście do środka, Lukas, lewa noga. Cholera, obok słupka. Niewiele brakło, no Lukas, szkoda. 63 minuta, Aguero, zobaczyłem tam Royce'a na górze, Marco Royce. Aj. Czemu to nie wchodzi? Dlaczego Royce tego nie trafił? No cóż, gramy dalej, zobaczcie, teraz mam przewagę. 72 minuta, Lukas, zejście do środka, podanie do Coutinho. Coutinho, wrzutka mięciutka do Aguero. Aguero i jeszcze raz Aguero. No jest niesamowity, co będę dużo mówił. Naprawdę będę robił wszystko, żeby nie stracić tego zawodnika. Będę starał się grać jak najlepiej, żeby tylko go nie stracić, bo bez niego, no będzie bardzo ciężko. A tu jeszcze 80 minuta, Abate, dobre uderzenie i szkoda, że to nie wpadło, była piękna bramka na koniec tego spotkania. W sumie 10 minut jeszcze zostało, tu jeszcze druga sytuacja, Aguero, tym razem parada Lorisa, Hugo Loris. To jest też dobry bramkarz, w sumie akurat z BPL to jak dla mnie naprawdę też, może jeden, no w top 5 BPL bym go chyba dał. Dobra,
90 minuta, 2-1 takim, przepraszam, 3-2 takim wynikiem kończy się to spotkanie. Zobaczcie, kogo kupiłem sobie jeszcze jako kolejnego zawodnika. Oczywiście mogłem wybrać, no i tak zastanawiałem się, jaką pozycję sobie ulepszyć i stwierdziłem, że ofensywny pomocnik to będzie dobry pomysł. Dlatego spośród tych ofensywnych wybrałem, nie stać mi było na Brahimiego, chciałem, ale mnie nie stać, 7 tysięcy mam jedyne, więc Draxler wędruje naszego składu, wy się trzymajcie, widzimy się kolejnym razem, na razie i piona.